chcemy, żeby to była instytucja bardzo nowoczesna, wspomagająca jakość współpracy, tak jak mówił już wcześniej mój przedmówca, jakość współpracy administracji i organizacji biznesowych. Cel wiadomy i jak to chcemy osiągnąć. Jest to projekt partnerski. Partnerem jest samorząd województwa mazowieckiego, który do zadań operacyjnych wyznaczył Wojewódzki Grunt Pracy i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości jest liderem tego projektu, a oczywiście finansowanie otrzymaliśmy, współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Unia Europejska mocno oczywiście promuje i stawia na projekty, które zyskują z czasem jakąś samodzielność finansową i będziemy się starali w przyszłości tak tworzyć naszą strategię czy działania, planować, żeby one zawierały też element komercyjny i żeby można było centrum utrzymywać również ze środków generowanych przez działalność gospodarczą czy komercyjną. Wszystko służy temu, żeby te dwa środowiska, czyli administracja i sektor pozarządowy, potrafiły faktycznie współpracować chyba z większym naciskiem na potrzeby sektora pozarządowego i my jako centrum mamy nadzieję lobbować na rzecz takich zmian w prawie, w procedurach, które umożliwią organizacjom pozarządowym realizowanie bardzo nowoczesnych projektów. Żyjemy w XXI wieku, a nasze prawo jest jeszcze niestety korzeniami w wieku XX. Są organizacje, które tutaj ściągają, importują niesamowite pomysły na działalność, kierując się czy wzorując się na rozwiązaniach, które funkcjonują już w innych krajach, w Anglii, w Niemczech, w Norwegii, w Szwecji, gdziekolwiek. Mamy między nami również pana Michaela Dębińskiego, który opowie nam o dobrych praktykach z Wielkiej Brytanii. Celowo właśnie mamy tutaj wśród nas pana, ponieważ wierzymy, że te dobre praktyki z Zachodu, mówiąc w cudzysłowie, bo już my też jesteśmy tym Zachodem, ale tam dobre praktyki faktycznie są ukierunkowane na to, żeby wspierać rozwój przedsiębiorczości, pomagać obywatelom w realizowaniu ich własnych jakby potrzeb, ich środowisk, społeczności. I my chcemy tą rolę pełnić jako takiej organizacji lobbującej na rzecz tych zmian, potrafiącej egzekwować pewne rozwiązania, czy tworzyć pewne rozwiązania na poziomie samorządów i wyżej, które pozwolą tym oddolnym inicjatywom się rozwijać. I wokół tego centrum chcemy, już skupiliśmy 40 ekspertów, którzy byli wyszkoleni w ramach projektu, których nazwiska, imiona, nazwiska, zdjęcia, adresy, dane kontaktowe będą na portalu NCDP, z którymi można się kontaktować w różnych sprawach związanych z tym dialogiem i partycypacją. To są naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji i eksperci biznesu. Jest to ta baza wiedzy i kompetencji, która pomaga nam wszystkim. Źródła wiedzy, na których się opieraliśmy, tworząc formułę i przyszłą strategię działania centrum, to jest przede wszystkim tutaj po prawej stronie model współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowej. Jest to dokument opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w którym tak naprawdę jest to kompendium wiedzy na temat tych relacji administracja-biznes i na wytycznych tego modelu opieraliśmy te tworzenie naszych produktów. Badanie lokalnego indeksu współpracy, nie wiem czy Państwo to znają, to jest badanie, które ma na celu określenie poziomu zaawansowania czy zrozumienia wzajemnego w tych relacjach. Oczywiście eksperci, idee, innowacje, wiedza. Najbliższa nasza tutaj, naszym źródłem informacji jest dr Jerzy Kwieciński, który jest naszym guru od spraw właśnie związanych z funduszami, z realizacją wielu działań. I z panem Jurko oczywiście byłoby nas. Zrobiliśmy te badania Laboratorium Badań Społecznych, o badaniach już było. Badania były najważniejszym dla nas źródłem wiedzy, bo przebadaliśmy tak naprawdę wszystkie jednostki samorządowe i większość organizacji.
Byliśmy też w Hiszpanii na takiej czterodniowej wizycie studyjnej w Sewilli, w Andaluzji. I stamtąd przynieśliśmy bardzo dużo obserwacji. Jak się to wszystko odbywa w Hiszpanii, jakie tam procedury się wdraża. I bardzo ważną rzeczą z Hiszpanii, jaką przywieźliśmy z Hiszpanii, przywieźliśmy pana Jerzego Śliwę, który był z nami w Hiszpanii, a w Hiszpanii pomysł powstał na współpracę. Byliśmy w Federacji Pracodawców Andaluzji i tam rozmawiali się państwo o mediacjach, które są tak ważnym elementem komunikacji międzyśrodowiskowej. No i pan Jerzy jako Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych natomiast podebrał ten temat i pomysł na to, żeby w dialogu w Polsce również ten element mediacji się znalazł. I to wszystko tworzy tą formułę Mazowieckiego Centrum. Produktem końcowym, po co jesteśmy w ogóle, co mieliśmy wypracować w tym projekcie. Oczywiście stworzyć bazę ekspertów, tych 40 wspaniałych, którzy będą na portalu służyć radą i pomocą. Wypracowaliśmy wiele procedur, o których za chwilę powiem, które mają też służyć lepszym relacjom. Zestaw standardów obowiązujących, naszym zdaniem powinno obowiązywać w ramach właśnie tworzenia partnerstw, finansowania zadań itd. Kilka dokumentów, które mają służyć tej współpracy, wiele dobrych praktyk. Dobre praktyki są bardzo istotnym dla nas też punktem odniesienia, ponieważ wierzymy, że importowanie dobrych praktyk z różnych, nie tylko z zagranicy, ale również z Polski, możemy być takim repozytorium wiedzy, my jako Mazowieckie Centrum Dialogu, gdzie ktoś zainteresowany tym tematem może znaleźć wszystko. Dlatego skupiliśmy na tym portalu bardzo wiele dokumentów, procedur wyprodukowanych w ramach innych programów, również finansowanych ze środków Unii, ale także i samorządowych. Po prostu znaleźliśmy to, co mogliśmy znaleźć w internecie i to też jest wszystko dostępne w jednym miejscu. Także taka instytucja jednego okienka, metaforycznie rzecz ujmując. Dobre praktyki są dla nas bardzo istotne, ponieważ jest to najczęściej żywy dowód na to, że coś już zostało przetestowane, coś działa i możemy u nas, będziemy starali się jak najwięcej tych dobrych praktyk przedstawiać na stronie internetowej, żeby też było to inspiracją, ewentualnie również kontaktami służymy do osób, które już coś fajnego w Polsce robią, z którymi można tworzyć partnerstwa, ponieważ elementem partnerstwa też się zajmujemy. Mamy w ramach programu stworzonych 10 partnerstw z organizacjami pozarządowymi, z którymi będziemy działać dalej. Właśnie takim naprawdę tutaj jednym z już w tej chwili bardzo konkretnych partnerstw jest Stowarzyszenie Mediatorów IMED. Mamy nawet już opracowaną procedurę dla organizacji i dla samorządów, którą przygotował właśnie zespół pana Jerzego. Tutaj mówiliśmy o tych zakresach, o obszarach, w których mamy jakość tej współpracy poprawiać. To jest już to, o czym mówił dr Danilek, więc nie będę powtarzała. Mamy nadzieję, że nasz portal będzie taką wielką szafą z szufladkami, tak jak to starałam się przedstawić, w której będą w ramach tych wszystkich obszarów, jakie wytyczył dla nas zespół w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w ramach tych właśnie na brązowo wypisanych obszarów będzie u nas dostępnych mnóstwo podszufladek, w których państwo znajdą standardy, procedury, dokumenty i przykłady dobrych praktyk z różnych krajów, z różnych regionów, ale przede wszystkim subregionów. I tutaj chciałam od razu wspomnieć o tym, o czym nie ma na slajdach, o naszych konferencjach subregionalnych. Część z państwa, którzy tutaj są z nami, to są przedstawiciele organizacji samorządów, których spotkałam podczas cyklu konferencji subregionalnych, jakie odbyliśmy również z doktorem Danilewiczem. Zjeździliśmy jak Gandhi w Indie, zjeździliśmy całe województwo. Ja osobiście poznałam dzięki temu lepiej Mazowsze, bo nie pochodzę stąd. I chciałam tak na szybciutko, jeśli można, wywołać do tablicy państwu z Otwocka, państwa z Otwocka. Kto do nas przyjechał z Otwocka? O, mogły pani tylko tak szybciutko przedstawić się, z jakich państw z pani są organizacji? Jestem prezesem
Fundacji Edukacji i Rozwoju Społecznego w Paryżu. Współpracujemy z Izbą Gospodarczą. Państwo z Siedlec. Ktoś jest z Siedlec? Można zapytać, skąd panowie? No, jesteśmy z Dekoracji Wojewódzkiego Rządu Pracy w Warszawie. Pewnie bardzo dziękujemy za przybycie. Z Ciechanowa? Też Wojewódzkiego Rządu Pracy. Cudownie, dziękujemy.